Siema ludzie, witam na moim kanale Bitewniak Polski z tej strony. Mam dla was dziś kolejny cast z gry Dawn of War 2 na mapie Mediańskie Kopalnie 2x2. Zaczynajmy. Po jednej stronie mamy aptekarza, supportujący, wspierający commander, leczący, jest to swego rodzaju lekarz, pasywna aura do leczenia, zdolność leczenia danego składu, sojuszniczego lub własnego. Komando Nob, chyba najbardziej z irytujących herosów w całej grze, ma całe zestawy swojej broni, może być niewidzialny, może używać swojej niewidzialności, właśnie próbuję tutaj włączyć, a dobry do zatrzymywania jednostek, ponieważ ma granat stunujący, no i cały zestaw girów, m.in. rakietnice w T3. Tech Marine. Zasięgowy hero, dobry do wspierania pojazdów, bardzo duży DPS ze swojego podstawowego bolterka robi, tutaj widzimy te obrażenia na tych taktycznie próbują go związać. No i Chaos Lord, który właśnie przegania swoim machnięciem swojego demonicznego Sworda slugi w mele. Dobry hero, nie może być przygwożdżony, no i nie może być przewracany, może rozwalać pomniejsze przeszkody. A dwie szuty, dwa składy strzelców na środku z komandosem skupiają swój ogień na tych taktycznych. Taktycznie się wycofują. Chaosowcy przyszli na pole na środku. Trwa walka o ten victory point. Komando no powinien się wycofywać, właśnie to robi. No i Chaos Lord, widzimy, flankuje od tyłu. CSM-y lekko się cofnęły. Ten Chaos Lord spokojnie powinien sobie dać radę z tymi shootami. Te shooty nie mają siły ognia bez big shootów, bez ulepszeń, bez nawet nob liderów. Nie są tak, widzimy właśnie jedną... Oj, i cofa w tym momencie ten ork. Nie chce bleedować, nie chce tracić modeli. Aptekarz wysłał swoje wojsko na generatory Techmaryna. Techmaryn usilnie próbuje stawiać następne. Wezmą tutaj zielony cover. No ten Techmaryn nie ma siły ognia takiej, tym bardziej, że ma składy niepodleczone, a aptekarz, jak wiemy, już widzimy te małe aury zielone, ma pasywną zdolność leczenia. No i ten Techmaryn musi się wycofywać bez strat w modelach. Po obu stronach żadnych strat. Heavy bolter dla Techmaryna. No, jak już ze wcześniejszych castów znacie tego Techmaryna, wiecie, że lubi robić te heavy boltery. Te heavy boltery nie spiszą się zbyt dobrze na tego mirrora, zwłaszcza jeżeli, a na pewno aptekarz pójdzie w asalty, ponieważ aptekarze lubią iść w asalty, mają dobrą współpracę z jego leczeniem, więc są w stanie wytrzymać za linią wroga stosunkowo długo. I focus fire na tych taksach, te taksy muszą się wycofywać. Czy będzie jakaś strata? Jest! Stracił jeden model, rozprysnął się dosłownie. Widzimy jakieś szczątki tego pancerza od taktycznego Marinesa. Noise Marinesy, dobra kontra, dobra jednostka na te szuty. Te szuty będą wyłączone. Noise Marinesy mogą wyłączać jednostki zasięgowe oraz co niektóre zdolności targetowanej jednostki. Ork łapie tego victory pointa naturalnego. Po lewej stronie będzie chyba potrójny kap dla niebieskich. SM, tym Techmaryn, próbuje się przegrupować. Ten heavy bolter wysuwa się na razie do przodu. Flamer na taksach, najprawdopodobniej zobaczymy jakieś spalone generatory od aptekarza. Asalty już wyszły, asalty wyszły. Będą problemem dla tego heavy boltera, zwłaszcza jednego. Bez shotgunów na scoutach, przynajmniej dwóch, nie będzie w stanie w ogóle odeprzeć tych asaltów. Nawet jak zrobi drugi heavy bolter, i tak będzie to dalej problemem dla tych heavy bolterów, z tego względu, że asalty mogą praktycznie po paru sekundach wykonać następny skok. Podwójny skok na asaltach jest strasznie problemowy dla heavy bolterów. No i ten chaos naciska na te geny orka. Te Noise Marinesy bardzo szybko ściągają te generatory. Sami możecie to zauważyć w tym momencie. Nie wiem, czemu te tiki mają włączony. Ten warship trochę bez sensu. Ten warship daje tylko przyspieszenie. Wychodzi ta banda orka. Nożyk na knobie. No i combat kity. Ulepszony armor, który dodaje trochę HP, prądu. No i zwiększa regenerację tego HP. Komando Noba bardzo, bardzo mocno.
I tak te kilki powinny się wycofywać, Kill of the Week na tych slugach. Te slugi się wszystkie przewróciły, rozsypały się na chwilę, ale mimo wypalenie na tych shootach, te piki zeszły. Wypalenie na tych shootach, te shooty muszą się wycofywać, właśnie się cofają. 20 HP, jeden model się wycofuje i ten Chaos Lord najprawdopodobniej zejdzie. W ogóle nie zauważył tego ten chaosowiec, albo nie chciał zauważyć. Zły osąd, złego osądu dokonał, no dał ciała, trzeba przyznać. Te asalty niemalże w bazie tego Techmaryna wiążą te Heavy Boltery. Tak jak mówiłem, to jest właśnie siła tego aptekarza, że on może sobie pozwolić na dłuższą walkę tych asaltów, nawet pod naporem ognia przeciwnika, zmasowanego ognia, może je podleczyć na tyłach wroga. No, łapie tutaj ten aptekarz swoimi taksami te generatory, chce wyrównać najprawdopodobniej stratę prądu, którą no, ork nie wybronił swoich genów, więc ta strata prądu jest duża. Taksy straciły jeden model. Tak, jeden model straciły od tej snajperki. I jeszcze jeden strzał widzieliśmy z tej snajperki, 52 HP. Gdyby udało się oddać jeszcze jeden strzał, najprawdopodobniej ten skład by zszedł. Chaos przysłał wsparcie na stronę Techmaryna. Te slugi próbują złapać tą rekwizycję, ale na pewno nie będą w stanie, powinny już w tym momencie się wycofywać. Ork trochę przysnął, no cofa te slugi. Dwa modele, 25 HP. Ork próbuje odwdzięczyć się, w sensie ukarać tego chaosa, próbuje ukarać go brakiem przy jego line, na jego stronie. I widzimy, dokona tutaj zniszczenia tych generatorów najprawdopodobniej pełnego, jeżeli chaos za chwilę nie podeśle, no już raczej na 100% nie zdąży. Asalty, drugie asalty dla aptekarza widzimy. Dwa asalty będą bezproblemowo sobie radziły i te skauty najprawdopodobniej tak zeszły, te skauty zeszły. Aptekarz mało HP, ale to nie ma największego teraz znaczenia, gdyż Techmaryn całą swoją armią jest w odwrocie. Najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy kolejne zniszczone generatory po jego stronie, mimo że już praktycznie wchodzi w tę dwójkę, już kończy tą tę dwójkę, ma float rekwizycji. Podwójne asalty wychodzą znacznie drożej. Aptekarz jeszcze nie może techować, jest tuż blisko. Snajperka na skautach fajnie będzie się spisywać też na te Heavy Boltery. Właśnie oddała jeden strzał, jeden model zginął. Powinna się przegrupować, ewentualnie cofnąć i skok ponownie pod bazą tego Techmaryna. Te Heavy Boltery powinny się cofnąć, mimo że asalty mają przywożdżenie, to i tak są tak w stanie zabić tego Heavy Boltera, ten skład rozstawialnych Marinesów. Razorback dla Techmaryna, te dwójki jeszcze nie załączył, aptekarz, ork, potężny float, trochę też przysnął z tym swoim techem. No i z Marinesom udało się przegonić tego orka wraz z Chaos Lordem, ale nie łapie tych generatorów. A Tiki z Championem, ten ork musiał dokonać odwrotu. A asalty cały czas tutaj siedzą pod tą bazą. Zabiły kolejny model z drugiego składu Heavy Bolterów. Odbudowa generatorów. Niebiescy chodzą te dwa, no mają sporą przewagę, jeżeli chodzi o kontrolę mapy, bo 480 do 291. I ten Razorback na chwilę obecną może czuć się stosunkowo bezpiecznie, gdyż no asalty nie mają Melta Bomb, rakietnicy też na aptekarzu nie widać, więc na chwilę obecną niebieski SM, w sensie aptekarz, jest bez AV. Powinno się udać temu Techmarynie dokonać zniszczenia tych generatorów i to w szybkim tempie powinien się z tym uporać, bo no kończy się ta T2 na tego aptekarza, więc najprawdopodobniej pierwsze upgrade'y to będą właśnie Melta Bomby, jak widzimy, i rakietnica. Tak jak mówiłem, ta AV-ka jest potrzebna szybko, tym bardziej, że Razorback nie ma ulepszenia do pancerza, nie ma tych dodatkowych 200 HP, więc dwie Melta Bomby na plecy Razorbacka spokojnie go wyłączą. Nie będzie największego problemu z tym Razorbackiem, jak tylko one się pojawią. No i zniszczenie tych generatorów, ten Razorback powinien się już w tym momencie cofać, powinien się, ten Gras powinien się domyśleć, że skoro on go goni i nie widać jeszcze AV-ki, to ta AV-ka jest najprawdopodobniej robiona, bo nikt by nie blidował swoich, nikt by nie tracił tych modeli na darmo. Potrójny kap dla czerwonych.
no, wyrównało się to trochę. 290 do 418. Zobaczymy, ile się utrzyma. I TML, te bomby i rakietnica strzeliła. Boom, jedna, kolejna i zejdzie ten Razorback. Nie był w stanie wybronić tego Razorbacka, tak jak mówiłem. Powinien się wycofywać ten Tech Marine. Na chwilę obecną posiada tylko Taxi i Heavy Bolter. Heavy Bolter wiązany przez te snajperki. No i będzie musiał się wycofywać. Najprawdopodobniej ten aptekarz odwdzięczy się zniszczeniem tych generatorów. Ewentualnie może próbować je przejąć. Wartrak dla Orka. Ten Wartrak będzie fajnie się spisywał. Szybki pojazd, tani, nie robi dużego DPS-a, ale może utrzymywać Reinforce, uzupełnianie na polu walki i kakofony zdolność. Te slugi muszą się wycofać w tym momencie. Nie są w stanie odeprzeć tego zmasowanego ataku chaosu. Po prawej stronie SM, ten aptekarz, ciśnie mocno tego Tech Marine. Siedzi ponownie w bazie tymi asaltami. Próbuje go za wszelką cenę tam utrzymać i widzieliśmy podleczenie na tych asaltach. Żaden model nie zginął. Siła aptekarza, siła tego leczenia naprawdę się przydaje z tymi asaltami. Ork wchodzi w te trójce, spójrzmy na ekonomię. No, czerwoni mają bardzo dużo rekwizycji, 900 i 700. Duży float rekwi. Tech Marine na razie nic nie wypluwa, najprawdopodobniej będzie zbierał na Dreda. Najsensowniejsza w sumie jednostka na chwilę obecną, jaką może zrobić przy jego stanie armii. Chociaż i tak cała sprawa dosyć stosunkowo wygląda źle dla czerwonych. Mapa jest mocno niebieska, przewaga w tiketach jest całkiem spora, no i brak prądu, zwłaszcza że Ork wchodzi w tą T3, będzie w stanie zrobić nopsy lub tą rakietnicę na pojazdy dla wsparcia dla aptekarza na te dreadnoty, czy ewentualnie tak jak mówiłem, będzie ten dreadnought. Jest to sensowne rozwiązanie, ponieważ no Tech Marine po prostu wspiera te dreadnoty. No i podwójne starcie, aptekarz Angels of Death Global zmniejsza o 50% otrzymywane obrażenia na składach Focus Fire. Wow, rozpłynął się ten i ta rakietnica trafiła centralnie w tego habeka. Ten habek się rozpłynął, sami to widzieliście przed chwilą. I te CSM-y też powinny się chyba w tym momencie właśnie wycofywać, mimo że jest tu Chaos Lord i aptekarz z bioniką. Bionika, dobry armor, daje możliwość przewrócenia i lekkich obrażeń na otaczające go składy. No, nieciekawa sytuacja dla tego Tech Marina. Stracił kolejny skład, już 3 w tej grze. W sumie z Razorbackiem można liczyć 4. Taxi z Flamerem, prawie level 2. No i ten świeży Dreadnought puszcza tego Dreadnoughta w sumie tak do przodu. Nie robi na razie na nim żadnego upgrade'u. Mimo że jest to wsparcie tego CL-a, jest też wsparcie tego Tech Marina, no będzie musiał się cofnąć tą rakietnicą. Melta poszła na tego Dreda, asalty automatycznie się wycofują. No i knockback, przewrócenie ze Storm Boltera na tym Tech Marinie. Fajny Bolterek, dobre rozwiązanie, będzie trzymał tego Tech Marina na ziemi. Chaos znowu ucierpiał z tego tytułu, że próbował wspierać tego Tech Marina. Nie udało mu się wybronić tych jego generatorów. Ork dobrą robotę robi, a cały czas kara tego chaosa za jego nieobecność po jego stronie. Bardzo dobrze, dobra sprawa z tym orkiem. Ulepszenie na tym Wartraku. Mógłby właśnie częściej używać tego Wartraka do poruszania swojej armii, a zwłaszcza że Wartrak jest bardzo szybki. No i ta rakietnica na tym knobie robi potężny DPS, potężne obrażenia. O, jakby nie trafiła, dziwna animacja poszła, ale nie trafiła. Melta spowolniła. Globalne naprawianie. Nie ma skautów, nie ma Tech Marina na polu walki w chwili obecnej, więc musi ratować się globalem. Ta rakietnica od tego trafiła, od tego knopa. Biegną kolejny asalt, powinny wykonać jump. Kolejna rakietnica, ale tym razem od taktycznych. Te taksy mogłyby się... Tak, rozpłynęły się. Bo głupia sprawa z tymi taksami. I kolejna melta. Ten dreadnought, no, jest stosunkowo daleko, jeżeli ten Tech Marine jeszcze go zacznie leczyć, ale mało HP ma. Jeżeli uda się tym taksom oddać jeszcze jeden strzał, 90 HP i dobra robota ze strony Orka, świetnie się spisał, dał tu potężne wsparcie dla tego aptekarza. Te slugi z Nop Leaderem, sam Nop Leader się wycofuje. Chaos w natarciu zrobił Plagusy, Tech Marine zrobił Death Plasmę, w sumie jedyny skład, jaki teraz na chwilę obecną posiada. No i oczywiście Tech Marina.
Ork tutaj będzie trochę zepchnięty, ucierpi poprzez swoją nieobecność na stracie tych generatorów, ale myślę, że było warto, zwłaszcza, że ten Techmarine stracił taksy i stracił tego Dreadnoughta, więc to było potężna strata, warto było odpuścić te generatory, tym bardziej, że tutaj zobaczymy ponownie, tak, strata generatorów i tego Noda po stronie Techmaryna. No, sytuacja na mapie w ogóle już teraz wygląda stosunkowo rozpaczliwie dla czerwonych. Mimo, że Chaos ma potężny flow rekwizycji, nie posiadają prądu, snajperki się wycofują od ostrzału tych Noise Marinesów, tankuje tutaj tymi asfaltami, te kakofony użycie, będzie je przewracać, Chaos Lord jest nieprzewracalny, nieprzeważalny, więc spokojnie może stać i walczyć. Widzieliśmy zdolność Merciless Strike, podleczenie i znowu Angels of Death. Zdolność zmniejszająca obrażenia otrzymywane i te tiki mogłyby uciec, ale ten Warthrak ratuje te tiki, blokuje te asalty, nie były w stanie gonić. Bloodlust na tych CSM-ach, Bloodlust dla całej chaosowej armii, zwiększa obrażenia jednostek w melee, jednostek w zasięgowych. No, głupie użycie tego Bloodlusta, nie jest on tani, a nie miał zbyt dużej armii ten chaos na polu walki i tak trochę to zmarnało. I potężny kill of the week, podleczenie na tym Chaos Lordzie, ale spokojnie się wycofa, jednak no już musi, cała armia w niego pruje. Level 4, 1357 HP. Ten Warthrak pozwala też na uzupełnianie jednostek sojuszniczych, nieważne jakiej armii. Gdzieś właśnie uzupełnił się jeden Assault na składzie tych Assault Marinesów. Shooty jakby nie zauważyły techników, Ork przysnął, straci je najprawdopodobniej, tak zeszły. Próbuję teraz związać tym Knobem te Noise Marinesy, ale ponownie zdolność kakofony i powinien go wycofywać, tego Knoba, ale w ogóle tego nie robi. Najprawdopodobniej nie widzi tego lub ewentualnie mu się zbugował. Może mu się zbugował, nie mógł go cofnąć. Plazma z włączonym overchargem pruje do tych taksów. Te taksy rozpływają się jak masło. Rozsypują się dosłownie jak domino. No i musi się cofnąć. Asalty dla tego Techmaryna. Musi się cofnąć, nie będzie w stanie wytankować tej plazmy, nie będzie w stanie wytankować tego chaosa nadchodzącego od góry. Luty, jednostka przygwarzona z możliwością clouchenia, też powinny się powoli cofać. Bez sensu clouch i Galaxy Burn, użycie Galaxy Burna. Dobra zdolność na wszystkiego rodzaju light infantry, a na heavy infantry trochę gorzej się sprawdza. Ma zdolność, że wypala dane miejsce, jak sami widzicie tutaj te czarne kółka, te czarne pola, no i knockback zapewnia przewrócenie na danych składach lub jednostce. Nopsy, te trójka dla tego orka, tak jak mówiłem, na pewno się pojawią nopsy w tej trójce. Mówiłem też o tej rakietnicy, zmienił z powrotem na nożyk. Te nopsy będą dużym problemem dla tego Chaos Lorda, chociaż nie, bo zrobił właśnie Lightning Glovesy potężne obrażenia robią na każdy rodzaj pancerza, od pojazdów przez piechotę, po ciężką i super ciężką piechotę, a nopsy to jest ciężka piechota, czyli tak zwane heavy infantry. Snajperki oddały jeden strzał, ta Death Plasma w ogóle się nie cofa, chyba nie widzi tego lub nie chce zobaczyć, i skok, knockback na tych, na tej Death Plasmie, i ta Death Plasma najpewniej zejdzie, tak, wycofuję ją w tym momencie, ale nie sądzę, żeby uciekła, tak jak mówiłem, rakietnica ponownie na genach tego Techmaryna. Ten Techmaryn, no, ma dzisiaj bardzo kiepski dzień, lub każdy ma taki dzień, ciężko stwierdzić, nie znam tego gracza aż tak dobrze, ale nie idzie mu najlepiej, same asalty na polu walki, stracił tą Death Plasmę, ten Techmaryn musi się wycofywać, snajperki, w sensie skauty, łapią tą tego Power Noda. I tutaj widzimy starcie i te slugi zeszły. Ten Warthrak też ma niebezpiecznie mało HP. Powinien się wycofać, ale zginął. Stunujący granat na tym turecie, żeby nie mógł oddawać swojego przygłożenia, żeby nie mógł strzelać kolejny stunujący granat. Asalty mają właśnie stunujące granaty na budynki. No i też takie budynki, których można garnizonować swoje jednostki. Ten turet zejdzie. Słabe rozmieszczenie tego turetu. W ogóle nie był broniony. To był kiepski pomysł, marnotrawstwo surowca. Knockback na tym
Techmarynie nie będzie mógł używać przez chwilę overcharge'a. Daje to czas do osłabienia tych asaltów. Te asalty za wszelką cenę chcą złapać ten prąd. No, nie dziwię się, ponieważ ma dużo rekwizycji, mało prądu, powinien zabudować tego Nod i potężne użycie Galaxy Burna połączone z Knockbackiem, z tym armorkiem Bionic, zdolność nazywa Bionic Enhancements. Asalty wykonały swój skok, będą najprawdopodobniej chciały unikać tego Chaos Lorda. No i Smarinsy z Blaster Masterem będą dosyć śmiercionośne dla tego orka. I ten Chaos Lord prawie szósty level, ale mało HP. Gdyby udało mu się wykonać jeszcze jeden skok, może mógłby go dogonić, złapać jeszcze z 2-3 ciosy. 48 HP i zlevelował na level 6 w tym momencie. Wycofuje się ten CSM-y, wycofuje się ten Chaos tymi swoimi CSM-ami. Ten Knob w ogóle nie używa tych zdolności od tego Knoba, w sensie z tego nożyka. Ten nożyk ma zdolność przewracania i chwilowego stanowienia. Ma też granat spowalniający, granat zatrzymujący w miejscu, tak zwany stunnate. Asalty wiążą te skauty, jeden model zginął, skok w snajperkę, snajperka musi się cofać. No, te luty też powinny się wycofywać w tym momencie, ponieważ mają dużo HP, mogą strzelać pod przybożeniem, prawie level 3. Potężna jednostka, dobra jako AV, w większej grupie jest dobra też na ciężką lub lekką piechotę. Sytuacja jakby troszkę się wyrównała po stronie Chaosu i Orka. Ork poniósł ciężkie straty, ma co prawda na Roxy, nie ma prądu, ma duży float rekwizycji, powinien zbudować te jakieś generatory, bo nie będzie w stanie niczego wypluć konkretnego, przynajmniej dwa upy na tych nopsach, te huge hammers, większe hammery, one się stakują, te ich obrażenia są heavy mele, są bardzo potężne, trzeba uważać, nie dopuścić nopsy do walki wręcz ze swoimi oddziałami, inaczej sieją spustoszenie i śmierć w twoich oddziałach. I Predator z ulepszonym armorem, extra armor, 200 HP, nie zwiększa to jednak obrażeń na tym Predatorze, pozostawia zwykły autokanon, zwykłe boltery po bokach i tak z całkiem sporym DPS-em. No i Vanguardy dla tego Techmarina. Nie wiem, czy te Vanguardy były dobrym pomysłem, zwłaszcza że ten Predator pojawił się na polu walki, ponownie stracił te swoje generatory. Ten Overcharge robi dosyć małe obrażenia, jeśli chodzi o komanderów, nie jakieś super wielkie, ale Heavy Infantry czy Super Heavy Infantry, no po prostu rozrywa na strzępy. Nie sądzę, aby ten Techmarin dał radę oderwać tę zmasowaną armię, mimo że zrobił już kolejne asalty, to i tak jest to dosyć za późno nawet na tych weteranów, gdyż tutaj asalty aptekarza mają trzeci, prawie czwarty, no i tutaj tak 3,5, a trzeci level i prawie czwarty level. Ork nie radzi sobie zupełnie z podejściem, w ogóle nie wykorzystuje tych swoich zdolności na tym Knobie, nie posiada Witboya, nie posiada też Stick Bombów. Ma poważne problemy z obejściem tego Master Blastera, nawet jeżeli chodzi o flankowanie. No dobrze, że ten aptekarz trzyma prawą stronę, mogłoby to się zakończyć całkiem dobrym powrotem i zeszły te Blaster Mastery od podwójnych asaltów. Użycie Angels of Death, Merciless Strike, będzie próbował najprawdopodobniej zniszczyć te heretyki, ale nie, asalty nie podążyły za nim. Galaxy Burn mocno chybione, musi związać te plagusy, jeżeli chce utrzymać tego Predatora na polu walki. Skauty muszą się cofnąć, Vanguardy skoczyły na tył tego Predatora. Pomimo że nie posiadają jako takiej AV-ki, to mogą ulepszyć się o Power Fista. Nawet swoim Hammerem i Swordami są w stanie na plecach tego Predatora zadać stosunkowo spore obrażenia. Myślę, że jakby miały wystarczająco dużo czasu, powiedzmy 10-15 sekund, byłyby w stanie go zdjąć. Flash Gitsy dla Orka. Flash Gitsy, dobra elitarna jednostka z dużym zasięgiem, z potężnym DPS-em po łupach. No, ja bym raczej obcował przy Battle Wagonie, ale Flash Gitsy też mogą się sprawdzić. Tym bardziej, że Blaster Master od tych Noise Marinesów właśnie zszedł. Te asalty, udało im się go ściągnąć i Chaos Predator
na polu walki zaraz się pojawi, właśnie wyjechał. Zobaczymy jaki mark na nim zrobi, jaki znak. Zincha, niebieska aura oznacza, że będzie robiony Zincha z las kanonami, z potężnym DPS-em. Nie daje dodatkowego HP, ale no daje więcej właśnie obrażeń. Ponowne użycie Galaxy Burn, Plagusy podchodzą, luty muszą się cofnąć, ten Predator powinien bardzo uważać, te Plagusy mają dużo HP, nie będzie w stanie ich solować. Odwrócił się ten pojazd tyłkiem do tych Plagusów, trafienie w tył pancerza powoduje większe obrażenia, ale ta rakieta chybiła, nie była w stanie podążać, wyszedł z zasięgu, najprawdopodobniej, najpewniej z zasięgu ostrzału tej rakietki. Czy Knop włącza swoją rakietę? Tak, włącza swoją Rocket Launcher, swoją potężne AV, chyba najsilniejsza AV w grze, jeśli mam być szczery. Tym bardziej, że Knop jest ciężki do zabicia i może używać swojej zdolności niewidzialności do podchodzenia pojazdów na tyły. Mapa jest niebieska, ja myślę, że to już jest koniec dla czerwonych. Mimo, że tutaj ten chaos próbuje się okopać, zrobił świątynię, stawił Shrine'a Khorne'a, który spawnuje, przyzywa co jakiś czas Blood Lettery na kilka sekund. Blood Lettery, te chyba mają heavy metal, ale nie jestem pewny. I użycie Roxów, wypalenie od cela przez chwilę, slugi, szuty dostały spore obrażenia. Te Roxy troszkę jakby chybione, nie trafiają do końca tak jak powinny, CSM-y się wycofują, nic nie zabijają. Ale w tym momencie chaos w ogóle nie spostrzega tego, że w natłoku tej całej akcji ten Predator mocno obrywa od Knoba, od jego rakietnicy i powinien się w tym momencie właśnie ten Predator posuwać albo do przodu, albo na prawą stronę, póki jeszcze SM, aptekarz był na tyłach. Teraz to już może być za późno i potężny strzał, widzieliśmy 14 HP na tym Predatorze, ten Predator wjeżdża prosto pod tego SM-owego i strzał w tył, kończy swój żywot ten chaosowy Predator. Ciężka strata dla tego chaosu i to jest już koniec, drużyna czerwonych się poddała. No, po jednej stronie mieliśmy tego Tech Marina level 3, Bionics i Plasma Gun. Plasma Gun bardzo świetny, Bionics, no średnio akurat lubię ten armor, zwłaszcza na Mirrora. Myślę, że Signum Armor sprawdziłby się znacznie lepiej. Aptekarz level 5 ze stymulantami zwiększają obrażenia, jeżeli zostaną rzucone na dany oddział. Nie pamiętam o ile procent dokładnie, trzeba sobie wygooglować na Wikipedii Warhammera. Jest taka stronka, proszę się nie śmiać, jest stworzona przez graczy, przez fanów. Stormbolter, dobra odpowiedź, zwłaszcza jeżeli Techmarine aktywuje swój overcharge, może położyć ten ogień go na glebę, ten ogień ze Stormboltera, no i nie jest w stanie rozpruwać tych taktycznych i tych asaltów, więc bardzo sensowna odpowiedź ze strony aptekarza. Knop, level 6, prawie 7, no Knop robi swoje, jak to Knop, jest jednym z najbardziej upierdliwych herosów w tej grze. Zdolność infiltracji tego shotguna, nożyka, który zabiera 200 albo 300, czy nawet 350 HP ze zdolnością assassin, czyli tak zwanego mordowania, jest naprawdę niebezpieczna, zwłaszcza dla komanderów. No i Chaos Lord, 7 level, 1540 HP. No, było to starcie 2 na 2 na mediańskich kopalniach. Drużyna polska przeciw Niemcom i Rosjanom. No, w sumie to jest Gug klan. Gugi to Niemcy i Rosjanie, powiązany taki klan. No nic, zapraszam na następny cast. Do zobaczenia.